Witajcie. Dzisiejszy odcinek o cenach paliw. Wszędzie, ale to dosłownie wszędzie, na całym świecie ceny paliw szaleją. Wszyscy narzekają, że jest drogo, ale jeśli u Was jest drogo, to u nas w Kalifornii jest drogo podwójnie. Nie dowiecie się z tego filmiku, dlaczego tak jest i kiedy to się skończy, ale za to pokażemy Wam dzisiejsze ceny paliw w Los Angeles i opowiemy kilka ciekawostek. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, a na myśl o tankowaniu zaczyna Was boleć głowa, to zapraszamy do dalszego oglądania. Nasza pierwsza stacja w Hollywood, mega stara i dziadowska. Ceny możecie zobaczyć za mną z tyłu. 5,89 za paliwo najtańsze i 6,29 za paliwo najdroższe. Oczywiście za galon, czyli za 3,8 litra. Ja pod spodem jeszcze Wam przeliczę po obecnym kursie, ile to wychodzi na złotówki za litr, bo tak naprawdę teraz nie pamiętam, ile, jak jest kurs dolara, ile teraz dolar kosztuje. Wiem, że kilka dni temu rodzice mówili, że było to aż 4,50, ale myślę, że w ostatnich dniach lekko spadł w dół, także sprawdzę, przeliczę i napiszę pod spodem. Jedziemy na kolejną stację. Kolejna stacja, ceny troszkę tańsze, ale ogólnie rzecz biorąc około 6 dolarów. Jedziemy dalej. Tak sobie jedziemy, głośno myślimy, dyskutujemy i wyobraźcie sobie, że mój mąż pamięta, kiedy były ceny paliwa po 2 dolary w Stanach, kiedy przyleciał tutaj w 2005 roku. Tak, to prawda, ale jeszcze pamiętam jakiś 2008-2009 przełom, co też był kryzys w Stanach, na Dolinie Śmierci, ze względu na to, że jest tylko jedna stacja benzynowa, paliwo lubiało tam być w granicach 7-8 dolarów za galon. Jeszcze wspomnę, że na początku pandemii w samym centrum Los Angeles przez około 2 tygodnie, jak był lockdown i wszyscy siedzieli w domu, było kompletnie puste miasto, puste ulice, to jak byłem na stacji tej, co przed chwilą zatrzymaliśmy się, tankowałem po 2,40, 2,60 za galon i w tym czasie ceny zeszły średnio do tych z 2005 roku. Mhm. Ogólnie rzecz biorąc, naszym skromnym zdaniem, te ceny paliw na całym świecie to jest polityka. Dlatego, że teraz oni mają pretekst, żeby zgonić, że to jest wina wojny. Jeśli nie wojna, to inflacja. Jeśli nie inflacja, to znowu kryzys energetyczny w Europie i tak naprawdę zawsze, zawsze jest coś, jest jakiś powód. Chodzą tutaj u nas głosy, że to, co państwo dało ludziom, teraz chce z powrotem odebrać. Chcą, żeby to z powrotem wróciło do budżetu, więc pewnie coś w tym prawdy jest. I jako ciekawostkę powiem, że w momencie, kiedy podrożało paliwo tylko o 1 dolara tutaj w Stanach, to przychód dzienny ze sprzedaży paliwa w skali całego kraju wzrósł o 250 milionów dolarów, także kwoty gigantyczne. Kolejna stacja, jak widać, najtańsza cena za galon 5,99, najdroższa 6,29, a za diesla mają tutaj 6,69. I powiem Wam dla przykładu, że nie tak dawno za 10 galonów płaciłem 35 dolarów, a teraz za 10 galonów płacę 65 dolarów. Jesteśmy teraz na najdroższej stacji w Los Angeles, a przynajmniej takiej, którą my znamy. Często przejeżdżamy, mijamy i zawsze się zastanawiamy, kto tutaj kupuje, kto tutaj płaci za takie paliwo, dlatego że jest ono przynajmniej zawsze o dolara drożej niż na wszystkich stacjach w okolicy. Są to rejony Beverly Hills i praktycznie zawsze, ale to zawsze stacja jest pusta. Zobaczcie sami i w międzyczasie napiszcie, w jakich cenach paliwo jest u Was, w Waszym mieście. Czy ta
Słyszeliśmy również o podpisanej ustawie Zero Emission. Chcą mieć czyste powietrze i samochody tylko elektryczne do 2035 roku. Chodzą również głosy, że gdzieś to jest powiązane z obecnymi cenami paliwa, a czy tak jest w rzeczywistości, to dowiemy się pewnie w przyszłości. Wiadomo, że wszyscy na pewno nie będziemy jeździć autami elektrycznymi, a przynajmniej nie teraz. Jedyne, co możemy zrobić, to przerzucić się na rower, skuter albo wskoczyć w wygodne buty. Kochani, nie przepłacajcie za paliwo. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.